Poranki hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki Monika Sobczak-Waliś. Chyba jestem gotowa. Jeszcze tylko spojrzę w lustro, czy wszystko perfekcyjnie. O, muszę przyznać, że znakomicie ta brosza komponuje się z kolorem moich oczu. Kosztowała majątek, ale było warto. Stół już też nakryty, podłogi wypastowane. O, tu jakiś paproch. Wszystkiego jednak muszę sama doglądnąć. W kuchni też trzeba ich przypilnować, bo gotowi przesolić albo spiec na wiór. No gdzie ten baron? Herbatka mi tu przecież stygnie. Mój drogi! Już się o ciebie martwiłam. Wybacz, ale dzień był taki piękny, że szedłem do ciebie piechotą. No. Pogoda nas w tym roku po prostu rozpieszcza. Oj, tak, połowa tak. Grudnia to ani mrozu, ani śniegu. A w Kaliszanie czytałem, że podobno nawet którejś nocy grzmiało. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy to takie rozsądne spacerować sobie beztrosko po mieście. Czytałam właśnie w Kaliszaninie, że nie dalej jak w zeszły piątek do mieszkania Oppenheima, tego negocjata zbożowego, znasz przecież. No, tak. Przybył furman, używany dawniej przy dorożkach. Niby, że ma list dostarczyć, a jak się potem okazało, była to pusta koperta. I wyobraź sobie, że gdy Oppenheim podszedł do okna, furman schwycił go za gardło i począł dławić, domagając się pieniędzy. Na krzyk napadniętego z kuchni wypadła służba i zaczęła wzywać pomocy. Zaskoczony takim obrotem sprawy napastnik uciekł. Na szczęście, pozostawiając na miejscu swojego występku bat, o którym został rozpoznany i aresztowany. Kto wie, jak to się mogło skończyć. Sam widzisz, że to miasto robi się coraz bardziej niebezpieczne. Oj, ale my tu gadu, a herbatka stygnie. A może, mój drogi, może kieliszeczek czegoś mocniejszego. Mam znakomite wino od Heinza. Chętnie skosztuję. Ale jeśli coś kupować u Heinza, to tylko cygara hawajskie. Czytałem w ostatnim Kaliszaninie, że dostał nowy przydział. Oj, z wszystkich nałogów akurat tego baronie nie popieram. I doprawdy dziwię się, że w nim gustujesz. A ponoć zapisałeś się do klubu cyklistów? No, jedno drugiego moja droga nie wyklucza. Zapewniam cię, że jadąc na bicyklu nie palę. Powiedz mi lepiej, dlaczegoż to ciebie nie widziałem na zeszłoczwartkowym przedstawieniu. Już się bałem, że zapadłaś na tę nową chorobę. Influenzę. No nie uwierzysz, co mnie spotkało. Wybierałam się i owszem, przecież wiesz, jak lubię przedstawienia. Wychodzę, a tu przed bramą jakieś zamieszanie. Pytam, co się stało, okazuje się, że klamkę ktoś ukradł. Wyobrażasz sobie? Nawet w Kaliszaninie dziś o tym piszą. O, tutaj widzisz? Tu, czytaj. W tych dniach skradziono klamkę w domu Dąbrowskiego na Nowym Rynku, a drugą przy Grodzkiej. Sprawa się wydała, kiedy jeden z lokatorów przyszedł późno w nocy, a choć zaopatrzony był w klucz do bramy, z braku klamki żadnym sposobem nie mógł się dostać do siebie. Nie miałam wyjścia. Musiałam wrócić. Inaczej przyszłoby mi wieczorem stać pod zamkniętą bramą, a w moim wieku i z moją pozycją już nie wypada. Sam rozumiesz przecież. Żałuj zatem, bo trzeba przyznać, że przedstawienie należało do bardzo udanych. Złożyła się nań wyborna, pełna humoru francuska komedyjka, dwie teściowe. A co słyszałam? A Grabińscy wprost podrywali nas z foteli do śmiechu. Z kolei w drugiej części dyrektowaliśmy się operą Kurpińskiego Strachy w Zamczysku. Hucznie i zasłużone oklaski zebrali Żołopińska, Sznebelin, a także Recki, Wasielewski i Kosiński. Orkiestra w powiększonym składzie sprawiła się naprawdę nieźle. W antrakcie panna Barbo i panowie Overło oraz Binkowski odtańczyli dziarsko figurę z Mazura. Ach, żałuję zatem bardzo. No co za pech. Mój drogi, ale częstuj się proszę może piernika od Marszla. Chyba, że wolisz przekładanie co Twibigera. No, muszę stwierdzić, że wybornie zaopatrzył swoją cukiernię na gwiazdkę.
Jeśli przekładaniec od Fibigera, to nie odmówię. A co tam w towarzystwie muzycznym? A no, wybory mieliśmy po tym, jak Tymieniecki zrzekł się kierownictwa, czym oczywiście nas wszystkich zasmucił. W uznaniu jego nieocenionych zasług mianowaliśmy go honorowym członkiem. Jego miejsce zajął Parczewski. No coś takiego. Niełatwe czeka go zadanie, no ale ufajmy, że zdoła przekonać publiczność, iż spośród rozrywek to właśnie muzyka jest tą najlepszą. Wyborna ta twoja herbatka. Będę tu częściej wpadał na filiżaneczkę. Świeży transport. Prosto z Chin. Na zdrowie. A propos Chin. Czytałem ostatnio w Kaliszaninie wyborną anegdotę. Tak? Otóż pewien tamtejszy filozof przechadzał się któregoś dnia po cmentarzu, głęboko pogrążony w swoje rozmyślania. Nagle zobaczył klęczącą nad jednym z grobów młodą kobietę, która z pietyzmem chłodziła wachlarzem świeżą mogiłę. Coś takiego. Zapytawszy, co robi, ta roztropnie odrzekła: przysięgłam małżonkowi, iż nie wyjdę drugi raz za mąż, dopóki nie wyschnie grób jego. I teraz codziennie muszę nad nim zwiększać przepływ świeżego powietrza. Baronie! Co to za żarty? Ja sobie wypraszam! Moja droga, no nie obruszaj się, proszę. Oboje przecież wiemy, jak ten świat jest zbudowany. No, dalej mi jeszcze jeden kieliszeczek. Raz się przecież żyje! Inspiracje dzisiejszego poranka stanowiły grudniowe numery Kaliszanina z 1891 roku.